Bruce Willis jakiś czas temu pożegnał się z aktorstwem. Powodem zakończenia kariery były problemy zdrowotne aktora. Zaczęło się od trudności z zapamiętywaniem ról. W ubiegłym roku rodzina Brucea Willisa poinformowała, że aktor cierpi na afazję. Na początku tego roku okazało się, że jest ona wynikiem otępienia czołowo-skroniowego. FTD Bruce Willis jest pod troskliwą opieką rodziny. Zajmują się nim dorosłe już córki których matką jest była żona aktora Demi Moore. Również ona wspomaga byłego męża. Jednak największym wsparciem dla gwiazdora jest jego obecna żona Emma Heming, z którą Willis jest związany od 14 lat. Emma Heming postawiła sobie za cel zwiększenie świadomości społecznej na temat otępienia czołowo-skroniowego na swoim koncie w social mediach. Kobieta popularyzuje informacje na ten temat i wspiera osoby opiekujące się chorymi. Z okazji Światowego Tygodnia Świadomości FTD Emma Heming była gościem w programie Today Show. Udzieliła wywiadu na temat Brucea Willisa i opowiadała też o swoich doświadczeniach, jako opiekuna osoby chorej na FTD. Dziennik D. Mirror postanowił zapytać ekspertkę od mowy ciała Judy James o to, co zaobserwowała podczas wywiadu U Emmy. Mowa ciała Emmy, gdy mówi tutaj o swoim mężu, wydaje się osabiać stoic z niej odwagę. Przyjmuje pozę spokojną elegancką, pełną wdzięku i wydaje się zdecydowana unikać wszelkich oznak użalania się nad sobą, a nawet używania słowa ja, wyjaśniła ekspertka. Judy James podkreśliła, że żona hollywoodzkiego aktora cały czas z pewnym wysiłkiem trzyma nerwy na wodzy, stara się też cały czas przekierowywać dyskusję na temat choroby. Nie dopuszcza, by temat szedł na jej osobiste doświadczenia. Nie sposób nie zauważyć wysiłku, jaki wkłada, aby stłumić swoje wewnętrzne emocje. Smutek, gdy pojawia się seria wzruszających i poruszających zdjęć jej i brucea na ekranie. Zdaniem specjalistki Emma Heming wyglądała na zdeterminowaną, by przekazać jak najwięcej informacji o chorobie. Jednak było widać, że jest na skraju panowania nad emocjami. W pewnym momencie ledwo powstrzymała łzy. Jej poza wygląda elegancko, ale jest też wyniszczona, co wskazuje na wewnętrzną wrażliwość. Dłonie trzyma mocno na kolanach, nogi ma nieruchomione. A gdy mówi, dla wygody pociera kciukiem. Ekspertka zwraca uwagę na szczegóły. Co podkreśliła ekspertka? Emma Heming za wszelką cenę nie chciała, by to jej ktoś współczuł. Ema wydaje się jednak zdecydowana odwrócić uwagę od wszelkiej sympatii kierowanej w jej stronę. Zapytana o to, czy jest to opiekuńczą partnerką, natychmiast depersonalizuje się, udzielając rad i wskazówek, zamiast opisywać własne smutek i zmagania. Co sądzicie o takiej postawie? Zobacz też, córka Brucea Willisa i Demi Moore źle ocenia miłosne wybory matki. Bruce Willis bez szans na terapię. Emma Heming przekazała smutne wieści Demi Moore pokazała zdjęciem z Bruce'em Willisem Scan żona aktora odpowiedziała Bruce Willis po raz pierwszy od miesięcy pokazał się publicznie wyglądał na bardzo zdezorientowanego